czas trochę odpocząć od nowości, więc przejdziemy oczywiście do retrocenzji. A dzisiaj na warsztat będzie nieco bardziej religijnie, ale bez przesady religijnie. No bo cofniemy się do wczesnych lat 2000. I jak wiecie, na początku roku 2022 roku zaczęliśmy od Dominion Skeleta, czyli najnowszego tworu ludzi, którzy walną cię patelnią. I z tym nie żartuję, bo serio. Mieli patelnię na swoim InSafety Tool'e. Tak, tak powstał Skelet on the Pan. Inne memy związane z patelnią i skeletem. Ale to chyba historia na inną temat. No, tym razem raczej przyjrzymy się bardziej tworowi metalcore'owemu, bo mowa oczywiście o Freiworlds Collapse, czyli z czego co wiem, trzecim albumie mnie włodarze z San Diego As I Lay Dying. Tak, trzecim, bo wcześniej z czego co tam patrzałam, mieli jeszcze dwa poprzednie albumy. A nazywały się te albumy Abandonment, The Enchanting of Ashes oraz As I Lay Dying, American Tragedy. Te albumy jednak niestety nie są dostępne na serwisach streamingowych, więc powodzenia w szukaniu na YouTube albo innym SoundCloudzie, bo tam pewnie znajdziecie, jacyś fani tam udostępnili te albumy. Dlatego przyjrzymy się raczej takiej pierwszej komercyjnej ich płycie i cofniemy się do czasów, kiedy to, i nawet jak powiesz coś złego na pewną żółtą mordkę, to spotka cię koszmar. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. A dzisiaj jakby taka Sinead O'Connor, która była przed chwilą takim przykładem właśnie osoby, która bardzo krytykowała papieża, zrobiłaby to samo, raczej spotkała się z innym odzewem, bardziej takim pozytywnym i raczej znowu by zyskała sympatię. Ale wiadomo, były to inne czasy, kiedyś absolutnie pewnie dużo tuszowano na temat niedobrych praktyk kościoła. No a dzisiaj bez problemu wszystko wychodzi na tac. Już jest ponos o tym, że dzisiaj możemy się śmiać z Jana Pawła II. Co? Wiadomo, co robił. Więc widać, jak te czasy się zmieniły. I pewnie nie jeden katolik, fanatyk marzyłby wrócić do czasów, kiedy to właśnie mało się mówiło o zbrodniach kościoła. A nawet jak były już te artykuły, to raczej nie były one takie głośne. Oczywiście z czasem, kiedy pojawiały się już później inne kanały, bardziej krytykujące prawą stronę, to te fakty już powoli zaczynają po prostu wyciągać na światło dzienne. Nie, więc wiecie, jak to było kiedyś. Ech, a niektórzy boomerzy chcą wrócić do czasów PRL, gdzie to każdy był pałowany porówno. Ale wracając do tematu, tak jak wspomniałem wcześniej, płytka ma już, no, w tym roku 19, choć 2023 będzie obchodziła swoje 20 urodziny. Wydana została nakładem Metal Blades Records w 2003 roku. I powiem szczerze, że jest to, tak jak sobie wcześniej, jedna z lepszych płytek, która pokazuje, że no nie trzeba być jakimś quasi-chrześcijaninem. No, tym bardziej, że wokalista zespołu Tim Lambesis nie był jakimś toksycznym katolem. No, tym bardziej, że pan Lambesis, który, tak jak wspomniałem wcześniej, jest frontmanem, w 2008 powiedział takie słowa, i tak to źródłem jest zagraniczna Wikipedia. Powiedzmy sobie to czarno na biało. Wow. Nie jestem pewien,
Jaka jest różnica między pięcioma chrześcijanami grzeszącymi w zespole, a chrześcijańskim zespołem? Jeśli naprawdę w coś wierzysz, powinno to mieć wpływ na każdą dziedzinę twojego życia. Cała nasza piątka jest chrześcijanami. Uważam, że zmiany powinny zacząć się ode mnie, w wyniku czego nasze teksty nie są zbyt nauczające. Wiele naszych piosenek opowiada o życiu, zmaganiach, błędach, związkach i innych kwestiach, które nie pasują całkowicie do kategorii duchowej. Jednak wszystkie te tematy są pisane z mojej perspektywy jako chrześcijanina. No, czyli wiecie, takie temaciki miłości, życiowych decyzji i tak dalej, z perspektywy właśnie takiego chrześcijanina. Niestety bądź stety, no, Lambasis w 2013 zostaje skazany za próbę zabicia swojej byłej. Przez co oczywiście na długą metę, bo aż na 6 lat nie uświadczymy żadnego albumu od Aslay Dying i tak naprawdę kolejny album po wyroku pojawia się dopiero w 2019 roku, który na dodatek został dobrze przyjęty. A wiecie, szacun dla Lambisa, bo większość takich ludzi, jak dokona takich okropnych zbrodni, już ludzie by chcieli go skancelować, a tutaj taki Lambasis, który miał już wyrok, no nie dość, że trzyma się nieźle, to i zespół trzyma się nieźle, pomimo tego, że niedawno odeszły 3 osoby, ale spokojnie, pan Lambasis właśnie znalazł rozwiązanie i znalazł 3 nowych członków, którzy już od niedawna pewnie koncertują, więc można by powiedzieć, że Team Lambasis to jest największy szparciarz historii muzyki metalowej, bo wiadomo, tak jak wspomniałem, większość po takich zbrodniach raczej spodziewałaby się publicznego linczu, a tutaj zaskoczenie. Ale przejdźmy już do track by track i zobaczymy, co oferuje ta płytka. Zaczynamy od największego hitu, a zarazem jednego z moich faworytów, 19 Hours. I tak, z czego co wyczytałem chociażby na portalu Genesis, którego może podam linka w opisie, niektórzy twierdzili, że ta piosenka jest ultra chrześcijańska, bo nawet niektórzy wymyślili sobie coś takiego, że te 94 godzin tytułowe to nic innego jak czas męki Jezusa Chrystusa. Jednak sam Lambasis to balił, mówiąc takie rzeczy, czy ta piosenka pochodzi z mojego życiowego doświadczenia, ale została napisana po to, by dotyczyć tematu, z którym wszyscy się zmagają. Czasami nie wiemy, jak coś jest piękne, póki tego nie stracimy. Piosenka nie jest jednak smutną historią o stracie. Pochodzi z mojej perspektywy jako kogoś, komu wybaczono drugą szansę. W rzeczywistości piosenka jest bardzo pozytywna, ponieważ przypomina mi, bym trzymał się największego błogosławieństwa, jakie mam. No, czyli mamy tutaj mało quasi piosenkę chrześcijańską, co plus jeden dla Aslay Dying, że to nie jest aż taka quasi piosenka, zwłaszcza, że jak można się dowiedzieć, jest ona bardziej pozytywna, co ona krótka. Gitary są naprawdę dobrze tu zagrane, zresztą w ogóle melodyjki są faktycznie takie weselsze. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli chodzi o całą interpretację tej piosenki, nie jest to żadne quasi chrześcijaństwo, jakie na przykład oferował m.in. Creed. Zaczynamy od największego hitu, a zarazem jednego z moich faworytów, 19 Hours. I tak, z czego co wyczytałem chociażby na portalu Genesis, którego może podam linka w opisie, niektórzy twierdzili, że ta piosenka jest ultra
chrześcijańska, bo nawet niektórzy wymyślili sobie coś takiego, że te 94 godzin tytułowe to nic innego jak czas męki Jezusa Chrystusa. Jednak sam Lambasis to balił, mówiąc takie rzeczy. Czy ta piosenka pochodzi z mojego życiowego doświadczenia, ale została napisana po to, by dotyczyć tematu, z którym wszyscy się zmagają. Czasami nie wiemy, jak coś jest piękne, póki tego nie stracimy. Piosenka nie jest jednak smutną historią o stracie. Pochodzi z mojej perspektywy jako kogoś, komu wybaczono drugą szansę. W rzeczywistości piosenka jest bardzo pozytywna, ponieważ przypomina mi, bym trzymał się największego błogosławieństwa, jakie mam. No, czyli mamy tutaj mało quasi piosenkę chrześcijańską, co plus jeden dla A Sly Dying, że to nie jest aż taka quasi piosenka, zwłaszcza, że jak można się dowiedzieć, jest ona bardziej pozytywna, co ona krótka. Gitary są naprawdę dobrze tu zagrane, zresztą w ogóle melodyjki są faktycznie takie weselsze. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli chodzi o cały interpretację tej piosenki, nie jest to żadne quasi chrześcijaństwo, jakie na przykład oferował między innymi Creed. Ale w przypadku dwóch poprzednich piosenek raczej można powątpiewać w to, że są one chrześcijańskie, to przy utworze Forever tutaj nieco bardziej to czuć. Choć trzeba zaznaczyć jedno, że Forever jeszcze pochodzi ze wspomnianego już w prostowaniu As I Lie Dying American Tragedy z 2002. I to jest jeden z dwóch utworów, który akurat pojawia się właśnie z tej płytki. Tak, postanowiono po prostu nagrać na nowo ten sam utwór, tylko w nieco lepszej jakości. Bo tak jak wspomniałem, no te wcześniejsze produkcje, no one raczej nie były dostępne w komercyjnym wydaniu. A jak można się dowiedzieć znowu z tego Genesisa, no tak jak szczątkowej informacji, Forever jest piosenką o oddaniu zespołu dla Chrystusa. Piosenka opisuje dokładny moment, w którym Tim, położywszy swoją ostateczną wiarę w Boga, uchwycony przez wers, oddałem moje serce. Tak, czyli można tutaj faktycznie domyślać się, że to już jest bardziej chrześcijańskie, ale znowu nie na taką kwasotę, że ty chyba byś odrzucił Boga. Również dobrze prezentującym się utworem jest Collision, który znowu jest nieco bardziej ostrzejszy, ale też nieco bardziej szybszy. Oczywiście, jeśli chodzi o też koncept tekstowym, to mamy oczywiście takie zdania jak: czy możesz zrozumieć moje znaczenie? Ukryty w różach wokół moich oczu? Chcesz, żebyś wiedziała, ile to znaczy mieć cię w moim życiu? Twoja miłość znów mnie zbliża. W tym przypadku ten pojedynczy moment, w którym zdarzają się nasze święty. No, tu troszkę tak bardziej katolicko, może nie aż tak katolicko jak pewnie w poprzednim utworze, ale tu znowu ta kwasota się tu nie wyjawia. Zwłaszcza jest to piosenka miłosna, powiem szczerze, że dużo lepsza niż Masterpiece od Moses in White, tak przyznam szczerze. Biorąc pod uwagę, że tutaj ten konstrukt miłosny jest lepiej skonstruowany. A przypomnę, że ten utwór ma z 19 lat. Również bardzo dobrym utworem jest Distance is Darkness, czyli utwór, którego można znaleźć na playliście Było nas pięcioro i mieszkaliśmy w jeziorze. Oczywiście playlista w opisie. Ale wracając już do tematu, oczywiście utwór ma nieco mniej tekstu. No, w sumie większość tych utworów As I Lie Dying aż tak dużo tekstu nie ma. Aczkolwiek udało mi się tam jakąś wzmiankę znaleźć, bo podobno pierwotna wersja miała być tak: pod tym wszystkim jest martwa natura,
Mimo to wciąż jest to miłość. No, ostatecznie skrócono do to jest to miłość. A i swoją drogą pod koniec miałam takie wrażenie, że tam chyba był Chimino z Deftones, bo taki głos był już nieco w Deftonesowych klimatach. Behind Me Lies Another Fallen Soldier to utwór, który jeszcze pochodzi z 2001 ze wspomnianej wcześniej płyty. I oczywiście można też to znaleźć no, na foliarskim party. Choć faktycznie no, spokojnie utwór tak stricte foliarski nie jest, to po prostu są to klucze, aczkolwiek troszkę to pasuje. Nie? To mamy znowu kontent bardziej filozoficzny. Tak, tak, płyta zawiera bardzo mnóstwo bardziej filozoficznych rozmyśleń. Wiecie, na czym pierwotnie powinna się opierać wiara, czyli na zastanawianiu się, czy Bóg istnieje, jak powstał świat, czy itp., itp. No i mamy coś takiego właśnie. Jak mogę tu stać przed tobą, kiedy zacznę kraść? Co należy tylko do ciebie? Co? No nie będę powtarzać, bo to samo. Co też pokazuje właśnie tą bardziej filozoficzną część płyty. Kolejnym utworem jest Undignified, który prócz oczywiście na samym środku dostajemy oczywiście soczystego breakouta, to i mamy nieco bardziej smutniejszą formę, zastanawianiem się między innymi nad stworzeniem świata, oraz pustką. No, sugerują już pierwsze liniki. Czym jest ten świat, czym go stworzyliśmy? W ciężarach tego życia moje serce nie może spocząć. Ten świat nic nie znaczy. Wszystko, co trzyma, mamy przeminie. Z pustką dopełniania komfortu kiedykolwiek zniknie, tęsknię, by ten wiatr ustał. Tak, taki motyw zastanawiania się, no co jeśli to, co kochamy i to, co lubimy, no zniknie z powierzchni ziemi i czy nas nie dopadnie ta pustka. Dobrze myślę. A Thousand Steps to utwór, który ma bardzo konstrukt Mavcora i innych oldschoolowych oczywiście bandów z wczesnych lat 2000, takich jak Converge czy Norma Jean. I to widać też przede wszystkim po długości, która jest trwa minutę i 45 sekund. Tak, tak, TikTok nie był do tego wtedy potrzebny, żeby wyrazić słowa tylko w przeciągu minuty i 45 sekund, tak, to była era przed TikTokiem, więc to widać, że już wcześniej ludzie próbowali wyrażać też dużo właśnie w takim krótkim czasie. No i tutaj się bardzo udało, fakt, tekstu jest jak na lekarstwo, więc też nie będzie jego omawiana. The Beginning to też utwór podobnie jak Forever jeszcze z 2002 roku, ze wspomnianego już wcześniej albumu. Więc no tutaj mamy nieco szybszy struktur utworu. Piosenka jest nieco bardziej melodyjna, no ale też zawiera kilka ciekawych sensów życia według Lambisa. To nasze serce określają, co ma sens w życiu. Niektórzy zapytają, jak to możliwe? Ale to ty sprawiłeś, że poczułem. Od tego momentu do wieczności zaczynamy rozumieć. No cóż, kolejna taka filozoficzna bardziej piosenka niż jeżeli taka, żeby zindoktrynować do chrześcijaństwa. Song ten to akurat bardziej kameralny i dużo spokojniejszy utwór, dzięki czemu on jest chyba najspokojniejszym utworem na całej płycie, bo takiego wyciszenia nie widzieliście pewnie w poprzednich trackach. No co prawda pod koniec pojawiają się krzykliwe momenty, no ale dalej jest utrzymane w, tak jak wspomniałem wcześniej, kameralnej i spokojnej stylistyce.
AI tekstu jest bardzo mało, więc bardziej można to zakwalifikować jako instrumental. The Pain of Separation to jest utwór, który wraca trochę do dużo bardziej cięższego klimatu. Jest bardziej taki pesymistyczny, chyba najbardziej pesymistyczny utwór, jaki istnieje. No, z czego co mogłem się dowiedzieć, to też nawet trochę wstęp do ostatniego utworu, ale tego nie jestem pewna. A, musiałabym się jeszcze dograć, bo The Pain of Separation również jest jeszcze piosenką z 2002 roku ze wspomnianego As Lay Dying, American Tragedy. Ostatnim utworem jest Elegy, który jest najbardziej złożony pod kątem tekstu, bo mamy już nawet w Generusie podziałkę na wersy i refreny. No ale wiadomo, już nie będziemy przeglądać tekstu, bo oczywiście trochę już i tak wiemy, jaką całą treść mają, czyli typowo filozoficzne gadanko. A sam utwór jest bardzo przyjemny, bardzo fajnie wykonany i dobry na zakończenie. A podsumowując, oczywiście Fry World's Collapse to naprawdę dobry album z chrześcijańską nutą przemyśleń. Tak, dużo jest tu filozoficznego myślenia, trochę są tu piosenki o miłości, całość się naprawdę bardzo ładnie składa i na dodatek troszkę wybiło As Lay Dying, bo później stworzą płyty, które staną się jeszcze większym kultem, choć o tej trzeba nie zapominać oczywiście, bo ta płytka pewnie powoli idzie w zapomnienie. Ale opozycja obowiązkowa w świecie metalcora, a zwłaszcza spod znaku Krzyża Jezusa Chrystusa. Amen. 9,5 na 10, a to na dzisiaj wystarczy. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.